Hej! Tu! Aluś i tatuś. Tak Dzisiaj jest. są nowości. Dzisiaj są nowości. Jakie nowości? Co to jest, Aluś? Z tego profesorka w jednym odcinku stworzył taką maszynę i tutaj widzicie, że jest kazum. Jest gazum i słuchajcie, to są Jest. maszyny do tworzenia zinsów. Zinsów. Zobaczymy, dojdą nam nowe zinsy. Gdzieniegdzie jest napisane, że to są zinsy z serii 5, gdzieniegdzie, że z serii 4, ale wydaje mi się, że z 5. Mamy trzy kolory, czyli w sumie 6 zinsów. Tutaj na dole widzicie, jest guziczek niebieski Tata, i żółty. tylko tata, profesorka to z drugiej. Ale profesorka z drugiej, ale te zinsy są już z piątej. I to są maszyny do tworzenia zinsów. Jak naciśniemy niebieski, to będzie zinks dobry. Jak naciśniemy, czyli super bohatera, jak naciśniemy żółty, to wyjdzie nam zinks Złoczyńca. złoczyńca. A ja Ale zanim najpierw zaczniemy, był konkurs ostatnio, na ostatnim nagraniu. To są wszystkie prace. Są wszystkie piękne, naprawdę bardzo piękne. Dziękujemy za przesłane prace. Niestety nie jesteśmy w stanie wybrać, który jest najpiękniejszy, najładniejszy, najśmieszniejszy, najcudowniejszy. Więc wybierzemy, jak skończymy otwierać, potnę każdy rysunek od osoby, znaczy wytnę, złożymy w kosteczki, wrzucimy do garka i ugotujemy z nich zupę. Nie, żartuję. Będzie losowanie. Przyjdzie Tobiaszek, pomoże nam. Swoją magiczną ręką wylosuje jeden i kogo wylosuje, do tego trafią powtórki z poprzedniego odcinka. Ale to wszystko, rozwiązanie konkursu, będzie kiedy? Olusiu? na koniec odcinka. Na koniec odcinka, jak wypakujemy. O, coś mokre tu był ten garnek. I powiem, od kogo dostaliśmy jeszcze pracę. Dostaliśmy pracę od Dawida. Dawid, to jest praca od Dawida. Tu dostaliśmy od Horacego. Tu mamy od Tymka. Tu jest te dwie postacie. Są od Szymona. Daryl Bros, czy jakoś tak, jak dobrze kojarzę, ma konto i zbiera subskrybentów. Brakuje mu niedużo, do 50. Ja chcę przekroczyć. Tutaj mamy pracę Bartka. Tu mamy pracę Wojtka i Maxa. Ciekawe, kogo trafi, wylosuje nam Tobiaszek. Ale na razie wracamy teraz do odpakowywania. Oluś, zaczynasz pierwszy, od zielonego zaczynasz? Znaczy od tego. Od tego, od czerwonego. No to zaczynamy od czerwonego. Olusiu. Otwórz mi. A, ja ci otworzę. Dobra, a który guziczek pierwszy naciśniesz? Nie wiem, że pierwszy złoczyńca. Pierwszy z... No, Oluś to naprawdę uwielbia. Tych niedobrych złoczyńców. Mamy tu, poczekaj, zaraz, spokojnie. Pamiętaj, że tu będziesz musiał, żeby oni widzowie widzieli, ale zobaczcie, co tutaj jest. A, czyli na pewno będziemy mieli dzisiaj powtórki, chociaż nie, może nam się uda, że będziemy mieli 6 nowych zinksów, bo są tak. Lizak, dobry, lizak, zły. Zegarek, dobry, zegarek, zły. I taka podręczna konsola do gier. Gierka. Zła i dobra. Zobaczymy. Okej, okay, Olusiu, to naciskaj. Tu musisz, tak? Okay. No, który? Ale tu, żeby widzowie widzieli. No, który? Nie, żółty naciskaj. Naciśnij. O! I co? I uwaga, wyszedł. Wyprodukował nam Olek złego gamepad, znaczy nie gamepada, tylko gierkę. Nintendo może być, jak tu Oluś podpowiada. Okej, okay, ale zobacz, może jeszcze dobry nie, też Oluś, jest. tylko to. Tobiaś podpowiada. A Olusiu, zobacz niebieski, czy niebieski też, jak naciśniesz, czy coś. Bo popatrzcie, teraz. Aha, już się zablokowało. Już było pusto. Naciska Oluś niebieski, tu. Naciśnij. No, naciśnij niebieski. O! I zobaczymy, uwaga, werble. O, coś nie działa. O, teraz. I niebieski. I jest dobry! Zobaczcie, przeciwnik. Nintendo mamy złe i Nintendo dobre. Nintendo nie poprawiamy. I teraz co, kochanie? A to
tutaj pokazany jutro film. Ciekawe, tylko teraz musimy zobaczyć, czy to jest jednorazowo, czy potem to można wkładać. Pewnie tak, jak myślisz, Olusiu? A, bo tutaj otwieramy. Żeby otworzyć, trzeba nacisnąć przycisk. Zobaczmy, co tutaj... A jak to można włożyć, bo to przecież nie jest jednorazowe. Olusiu, jak myślisz? To zaraz się tym zajmiemy. Na razie zostawiamy jednego otwartego. Daj tu otworzę. Ciekawe, czy tu będziemy mieli inne, czy też czy powtóry. To będzie powtór, bo z tym się trafia tych, z tym się trafia. Tak myślisz? No miejmy nadzieję, że tak jest. Ale ja jestem ciekawy, jak się robi, żeby... Ale Olusiu, naciskaj tak, żeby widzieli, że naciskasz który. Okay. Teraz niebieski naciskasz, czy żółty? Żółty, mocno. Ciekawe, który wylosował. Nie, musisz przytrzymać. Przytrzymaj żółty. Okej. Okay. No, żółty trzymasz. Nie, musisz przytrzymać i otwierasz. Kogo to tam jest? Wychodź! A złego. No jak z żółtego mamy lizaka złego kompleksowego. To musimy zamknąć. I teraz abrakadabra. Niebieski trzymasz i podciągasz do góry. O jest! I pokaż widzom. Super, Oskar. Jak ci się podobają te lizaki? A dobry? Tutaj nie ma postury. Fuj, nie taki Dada, dobry. Tutaj nie ma postury. No to dobrze, że nie ma. Chyba super, co? Bo ostatnio mieliśmy same powtóry, ale dzięki temu widzowie zaraz będą mieli konkurs, i znaczy rozwiązanie konkursu. I co? Ale poczekaj, nie następne, a może się zastanowimy, Olusiu, jak tutaj się wkłada, bo na pewno można to robić jeszcze raz. To się wkłada normalnie. A jak się wkłada? No powiedz. Powiedz widzom, jak tu się wkłada, że jak chcemy się pobawić, że tworzymy na przykład z tych, których już mamy, wkładamy, gdzie to wkładamy? Bo ja nie wiem, a ty wiesz? A chyba, że tak. No poczekaj, pokaż. A wkładamy w tą dziurkę. Ale Oluś to jest mądry chłopiec. Ja wiem, gdzie się wciska. Wkładamy, zamykam. I teraz to był dobry. Teraz. A naciskam, ale czarodziejskie. I wkładamy. I zamykamy. I teraz jeszcze raz szybko. Oluś, naciskaj. Niebieski. Jest dobry? Magia. O, pomyliliśmy. Do niebieskiego wrzuciliśmy, do złego wrzuciliśmy dobrego, a do dobrego wrzuciliśmy złego. Okej, okay, to tak to się robi, ale czadzior, czyli można się tymi, jak to się nazywało? Zinksy. Nie zinksy. Kazum maszyny, maszyn, można się bawić cały czas z różnymi zinksami, prawda? Czyli te, co mamy zinksy na przykład w pudełeczku, możemy sobie wkładać i się bawić, że produkujemy coraz to nowe zinksy. I ostatni, nasz trzeci, trzecia maszyna. A kogo to jest maszyna, przypomnij? Oluś. Oluś, kogo to jest maszyna? Oluś, kogo to jest maszyna? Kogo to jest maszyna? Profesora. Profesora. Oluś, naciskaj. No ja nie, musisz nacisnąć. Patrz, żeby to otworzyć, to nie wystarczy nacisnąć i otwierać, tylko przytrzymujesz i wtedy otwierasz. I co mamy? To. Ja cię zegarek, ale czadzior. Zobaczcie zegarka. A teraz, Oluś, co otwierasz? Złego już. Prosiłem cię, Olusiu, żebyś się tak nie śpieszył, kochanie. Ja wiem, ty już nie mogłeś się doczekać, żeby wyciągnąć, tak? A zobaczcie, nawet ten zegarek, jak ktoś ma mini rączkę, to może założyć, ale że my nie mamy, to możemy zrobić sobie pierścionki. Fajne? Pierścionek, zegarek, która godzina? 12. Na zły pokazuje 12, a dobry pokazuje 6. Ale takie ma oczka lekko niewyspane, prawda, Olusiu? Okej, okay, czyli mamy tak. 3 maszyny do produkcji zinksów. Możemy sobie w nie wkładać różne zinksy i otwierać, robić niespodziankę dla kogoś, jak się z czymś bawimy. Co tam jeszcze, Olusiu? Gdzie ty idziesz? A, będziesz chował. Dobrze. Czyli co teraz? Oluś, opowiedz coś szybko widzom o tych zinksorach. Który ci się najlepiej podoba z tych zinksów? Który? Naprawdę on nie wie, a ja już zaczynam przygotowywać zupę z prac. Dobrze? Zupa z prac. Tu, żebyście wiedzieli, że to nie jest nic nieoszukiwane. Nie no, kochani, przecież nagrywamy. To tylko dla radość z nagrywania masz, jak otwierasz? Ale ja tylko wziąłem inne zinksy. No to weź inne zinksy i przyjdź szybko.
Oluś poszedł po zinksy, nie wiem z której serii. Zaraz przyjdzie. Ja tu wycinam. O, całą walizkę przyniesie. Zrobię ci miejsce, Olusiu. Tu rozsunę troszeczkę, żeby było widać. Ja tu wycinam wszystkie prace. Dokładnie zgłosiło się 7 osób. Ciekawe, kogo wylosuje czarodziejska rączka. Patrz, zagniatam, żeby nie, on nie wiedział jak. Co to, czyja to jest praca? Jedna praca. Druga praca. Ciekawe, kogo wylosuje. Trzecia praca. Wszystko będzie tak zwane na żywo. Znaczy my nagrywamy na żywo, wy sobie obejrzycie relację z tego. Ciekawe, kogo wylosuje. Mamy już trzy. To jest czwarta osoba. Czwarta osoba. I jeszcze zostały nam trzy prace. Wycinam. To jest piąta osoba. Tutaj piąta, Bartek. Ciekawe, kto to dzisiaj wygra. Olusiu, ale coś mów, pokazuj jak się bawisz, a nie gdzieś się chowasz, kochanie. Tu się bawisz. Tu się bawisz, dobra. Ale patrz, żeby cię było widać chociaż, nie? I ostatnie dwie prace. Możesz się bawić. Możesz. Dasz radę. I ostatnie dwie prace składamy. Dobra. Szósta i siódma praca. Ostatnią pracę rzucamy Maxa. 5 lat. Śliczny rysunek, Maxiu. Bardzo ładny. Naprawdę superowski od lotowski. A mi się najbardziej podoba i taki. Ale wiecie co? Olusiowi się podoba jeden. Mi się podoba inny, Tobisiowi inny, bo najpierw chcieliśmy zagłosować całą rodzinką. Mama, Oluś, Tobiś i ja. Ale niestety każdy miał inny typ, bo wszystkie prace są ładne. Dlatego losujemy. Ugotowałem zupkę. Tobiś, tajemnicza rączko, chodź wylosujesz. Uwaga, idzie tajemnicza rączka. Chodź, losujemy. Dawaj, dawaj, zakrywamy, żebyś nie patrzył, ale pokaż tu, a może mu wsadzimy głowę do miski, znaczy do garnka. Losuj, 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 losuj i uwaga, kto to nam wylosował, kogo nam wylosował. Tobiaszek, coś niesamowitego, ostatnią pracę i wszystkie powtórki z poprzedniego odcinka wygrywa Max, lat 5, tyle co Oluś. Brawa dla Maxia. Brawa. On też ma 5,5. Brawa, ale bijesz mu brawa czy nie? Brawa. Okej, dziękujemy ślicznie. Przypominamy, Maksiu, poproś mamę, żeby wysłała nam dane. Poczekaj. Dane do wysyłki, czyli, ale do paczkomatu InPostu, najbliżej was, na maila, na którego wysłaliście tą pracę. Czyli wyślijcie, my wyślemy paczuszkę do was. Leci wszystko do Maxia. Dziękuję wszystkim uczestniczącym. Przepraszam, bo z miłą chęcią bym wam wszystkim wysłał, ale to jest za drogie, żeby tak wysyłać, bo 12 zł paczka kosztuje. Okej, słuchajcie, więc tutaj do Maxia lecą powtóreczki, ale o czym my mamy przypomnieć, Olusiu? Łapka w górę. Łapka w górę. O, aż podskoczył. No co jeszcze? Subskrypcja. Subskrypcja. I dzwoneczek. I dzwoneczek. Ding dong. Okej. Okay, to tam miał być dzwoneczek. Pokaż jak dzwoneczek miał być. Ding dong, ding. O! Ding dong, ding poleciało. Okej. Okay, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia na następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Nie wiem jaki będzie następny odcinek. Z granka? Może z granka, może nie, bo z granka to nikt nas nie ogląda prawie. Napiszcie, co byście chcieli, żebyśmy nagrali. Okej? Okay? To trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa, pomachaj. Pa, pa, hej!